poprzednim odcinku. Autouderznik, który uderza cię za mówienie okropnych, brudnych żartów. Myśli, czy ty w ogóle nazywasz jakoś tych małych ziomków po tym, jak wystrzelisz nimi prosto w chusteczkę? A teraz kontynuujemy. O, moje ciało napierdziela. Moje mięśnie wciąż trochę bolą od przepracowania się, ale z powodu tego... Dobrze spałem w nocy. Pierwszy raz od dłuższego czasu. Być może nawet... Pierwsza pełna noc, od kiedy tutaj się dostałem. Więc to wyczerpanie było miłe, w pewien sposób. Okej, śniadanie. Zjedzenie dobrego śniadania stało się częścią mojej rutyny. Nie żeby coś, ale nie będziesz mieć prysznica. Albo wieczorem, albo rano. Oshichi. Orioma, idziesz też na stówkę? Bym poszedł tam. Taki zły, jak jestem teraz. Zrujnowałem nastrój. Słuchaj, nie mogę sobie wyobrazić, jakie twoje życie było. I wiem, że to będzie brzmiało trochę typowo i klisz i w ogóle, ale... Nie powinieneś oddawać życia. Jeżeli będziesz wciąż żył, jestem pewny, że dobre rzeczy cię staną. Dobre rzeczy, he? Dobre rzeczy. Są wtedy, kiedy twoje życzenia, nadzieja oraz marzenia są wypełnione, prawda? A co to ma do kogoś takiego jak ja, bez życzeń, nadziei oraz marzeń? Ale... To ważniejsze. Coś się tobie stało? He? Nie zważyłeś. Wyglądasz na kompletnie innego od wczoraj. To jakby twoje oczy przestały skupiać się na przeszłości. Twoja twarz wygląda, jakby było można na niej bardziej polegać. Przemowa Ryomy była niska i melancholijna. Odwrócił się i odszedł. Przestanie skupianie się na przeszłości? No chyba. O! Hej, Shuchi, masz ci pójci? Jest coś, o co się muszę ciebie spytać? Dlaczego się poprawiła? Słyszałeś kiedyś na temat tylu przedmiotów w kasynie? Tylu przedmiotów? Co? Aha, chcesz mieć więcej? Chcesz, prawda? Ty zrób ukłon przede mną, robaku. Skąd to przyszło? Ostatni raz, kiedy TKD zrobił się przede mną ukłon, czułem się dobrze, że musiałam założyć nową parę majtek. Znaczy musiała je dać do prania. Więc zrób to podobnie, dalej, szybko. Zrób przede mną ukłon. Wybacz, nie zrobię tego, zobaczymy się potem. Czekaj moment. Nie musisz robić ukłonu, po prostu słuchaj, co mam do powiedzenia. Chciała tylko mojej uwagi. Cóż, trochę chcę wiedzieć, o czym mówi. Przypuszczam, że wysłucham jej. Dobra, wysłucham cię. Jaki przedmiot? Więc jeżeli masz pewien przedmiot, możesz grać w gry sponsorowane przez Monokuma samemu. Można je wymienić na tam wyższej półki. Gdy zrobisz to dobrze, możesz mieć naprawdę niezłą fortunę. Ty nie gra? Mam złe przeczucie do tego. Ciekawy moment, czy ten przedmiot, ten medal, ten, który jest znaleziony w jest logiem kasyna? Co na? Zrobiłeś odkrycie, którego nawet ja, wspaniała dziewczyna geniusz Miruma, nie mogę znaleźć? Jak możesz być pokonany przez bety wszystkich bet? Ty przyszłaś do mnie. Ja wiem, że przyjście do ciebie podobnym pomysłem i z tym, bo jesteś detektywem w ogóle. Udało ci się wymierzyć ten medal monetę? Jak wiedziałam, że zrobisz. Ha! Jestem taka wspaniała! Przynieś mi to z kasyna. Przynieś ten medal monetę do kasyna. Czy pójdziesz z Miurą? Martwię się nad Monokumy, ale bardziej się martwię na temat, co się stanie, jeżeli to zignorujemy. Zobaczę, co się stanie. Tak też jest wypadek. Ha! Jak przewidywałam? Detektywi są podekscytowani przez gry kasyno, jak chłopacy są podekscytowani przez dziury. Idziemy do kasyna, jak skończysz jeść. Nie zapomnij, przynieś medalu. A, łapię to. Haha, to przypuszczam, że ja skończę jeść. Jaki... Wątpiłem, ale nie mogę zignorować tego, jeżeli to ma potencjał być problemem. To w porządku, prawda? Jaką monetę? Tom? Nie, ale to jest... Jaką kurwa monetę? A jakbym z nią nie pogadał, to nic takiego by nie było. Chyba, żeby mnie zawała na przykład. Aż mnie teraz to zaciekawiło. Ale wiecie, w kasynie jest fajna muzyczka, więc... O, można wyjść już przez drzwi. Na taras. To ja nie muszę wchodzić do środka szkoły, tylko mogę wyjść przez taras. Pozwól w swoich kalkulacjach i każdy jest dzisiaj.
Możesz to widzieć bez robienia kalkulacji? Kurwa, co każdy robi? Mam na to, że Maki wybrała spędzić czas w środku swojego laboratorium. Nie jestem pewna, co tam robi, ale nie ma intencji, aby wyjść. A co ta... Co ta opiekunka do dzieci ma w ogóle robić w swoim pokoju? Może ukrywa wiele dzieciaków tam, jako i sekretnie się nimi zajmuje. Co? Ona jest jakimś psiakiem na ulicy, która wychowuje szczeniaczki. Ja także widziałem Kokichi i Gontek, którzy też coś robili razem. Para prawiczków wchodzących sobie dookoła? To są wiadomości dla mnie. A ja widziałem Ryome na mojej drodze, ale nie powiedział, że przyjdzie. Rozumiem, jest nie musimy. Poczujmy tego gościa dookoła, skoro ma w swoją głowę prosto. O, jak ten sławny Ryoma Hoshi tak zakończył? Co? Sławny Ryoma Hoshi? Idąc dalej? Co ta dwójka robi? Co to jest? Fuck? Hej, co goście robicie? Modlimy się do Atu, oczywiście. Modlimy do Atui. Ha, ty też, Kimiko? Nie, tak długo jak się będę modliła, nie muszę tracić energii na bezużyteczne rzeczy. Nieważne co się stanie, albo jak będę ci kłopoty, moje serce się uspokoi. A tu ja czytam go do nich dołączy to jemne. Widzę, to ucieczka. Nie, ona... ledwo uczuciła rzeczywistość, aby przemówić do Atui. To ucieczka. Serio, nie wiedziałam. Hej, Angie, kiedy ty zrobiłeś pranie mózgu, Kimiko? Nie ja, tak w ogóle. Skończyłam pranie mózgu. Ja dostałam pranie mózgu wcześniej, kiedy ja nie czułam prezentacji Atui. Ma to, że jest zbyt późno. Kimiko, proszę pozbieraj się, musisz się zmierzyć z rzeczywistością. Hej, Kimiko! Przestań, kiedy mnie przeskracasz, to nie uspokaja mego serca. Nie, pamiętam koszmarną rzeczywistość, w której jestem. Wszystkie moje wątpliwości i smut, ten ból, który chcę, abym umarł. O, cicho, Tenko, nie czekaj, Kimiko, kiedy się modli. Wtedy, uśmiechając się jak zawsze, Angie podeszła do Kimiko i... Rozumiem, Kimiko. Właściwie nie boisz się, jesteś smutna, nie? Czujesz się zmartwiona, masz wątpliwości w ogóle, ale... nie masz nikogo, z kim możesz się tak pojednać, czy nie? W porządku, jesteś sama, Kimiko. Wiecie co? Bo to jest dylemat, bo chyba Danganronpa sama to ogarnęła. Znaczy w sensie Spike Chunsów, tak? Od Danganronpy pierwszej do drugiej wiele backgroundów CG pojawiało się z osobami, które miały niedawno umrzeć, czy były mordercami, czy coś. Dla przykładu, najlepszy przykład to jest jak był i tutaj nie wiem czemu sam się nie zorientowałem. Hajime Hinata oraz Mikan w, jeśli dobrze pamiętam, czwartym rozdziale, czy trzecim. Jak Mikan kilka razy z nami spała, tak? I pokazywało to Mikan wiele razy. Znaczy nie tylko wtedy, jeszcze inne sytuacje, tak? Ale ostatecznie okazało się, że Mikan była morderską. I tak samo w pierwszym rozdziale tutaj było wiele scenek, jak my jesteśmy z Kaede. I też się nie zorientowałem. Tutaj już jest mieszanie. Mieliśmy scenę z Kaito, ale mamy też scenę z Angie i tą... z czerwonych włosach. Świetnie. I to, co mówiłem kiedyś o... to, co cały czas w sumie powtarzam, o ludziach, którzy robią coś w imię Boga, obstawiam, że Angie będzie mordercą w tej sprawie. Bo Kaito jakimś cudem nie podejrzewam i siebie też. W porządku, jest i sama, Kimiko. Znam wspaniałego Boga, który będzie czuł na ciebie oko. Wspaniałego Boga? Wspaniałego. Nie, co za wspaniały cud, nie boję się dłużej. O, wspaniale! To wszystko dzięki wspaniałemu Bogowi, przystaniałemu. Hej, jaki przystanie Bóg? Czekaj, Kimiko! Lubisz przystaniach mężczyzn? Dlaczego to nie może być ja? Czy ty grasz w innej drużynie? He? Co ty mówisz? Nie jestem taka! Grasz w innej drużynie, czyli z lesbik! Hej, Angie! Coś ty chciałam, Kimiko? Co ja chciałam? Co ja chciałam? Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? A tak, tak! Ała przemówił! Chciał, abym przekazała wiadomość do każdego! Gdzie ta konwersacja zmierza? Znaczy, jaka wiadomość Atui? Trochę mnie to zastanawia. I gra dla innej drużyny. Myśli, nie chcę zaznaczyć coś. Moje uczucia dla Kimiko są totalnie czyste i sprawiedliwe. Nie są jakby spłoczeni faceci i wasze wulgarne, nie konkretne uczucia. Angie, co to za wiadomość, boska? Atua przemówił, że Akademia
ma te same grzechy, co na całym świecie. Jesteście nieszczęśliwi, ponieważ wasza pożądanie czegoś więcej, znaczy zawsze mi brakuje słowa na grid. Chodzi o to, że przeciwieństwo skopca. Jeszcze traktujecie innych jak swoich wrogów. A zawsze mówił, wasze pożądanie zostawia miejsce na waszą chciwość. O właśnie, chciwość. Chciwość? Więc musimy oczyścić te grzechy i spotkać się w naszym nowym życiu tutaj. Więc powiadasz, że musimy żyć tutaj na resztę naszych żyć? Nigdy nie mylne. Nie wystarczy po prostu żyć tutaj na zawsze. Nasze życia muszą być wypełnione celem boskim. Innymi słowy, musimy wziąć tą akademię, by sprawić, aby ta akademia była niebem na ziemi. Czym? Robiąc to, nasze żądania wyparują i gra o zabijanie się oczyści. Jesteś poważna? To miejsce ma przecież, jest dla nas schronem, ma jedzenie, ubrania i wspaniałych przyjaciół. Czego bardziej możesz pożądać? Nie oddawajcie tego dla swoich jej chciwości. Czy jak? Kimiko, słyszysz ten nonsens? Ogarnij! Wiadomości, a tu nigdy się nie mylą. Co? Kimiko to dobra dziewczynka i szybko się uczy. Razem my zdobędziemy prawdziwy plan. Nie haha, to najlepszy plan, jaki można przeżyć w tym miejscu tutaj. Najlepszy plan? Powiedz mi, Kimiko. Spraw, aby wybuchli szczęśliwością. Ja, eskluzywnie ekscytacją. To nareszcie się wydarzy. Wspaniały pokaz magiczny, Kimiko! Nareszcie się otwiera. Magiczny pokaz? Nie martwcie się. Wstęp jest za darmo. Właściwie, przypuszczam, że to... Dawam tylko uśmiechy. Przez lata moje pokazy dawały uśmiechy wielu ludziom ze złamanymi sercami. Teraz jest czas, aby zademonstrować moje mocy. Moja magia jest jedyną rzeczą, która może uleczyć wasze pokręcone serca. Ale w naszej obecnej sytuacji robienie magicznych sztuczek jest troszeczkę nielogiczne. Nie przeszkadzam w koncentracji. Nauczysz się czytać nastrój. I nazywam to magicznym pokazem, ponieważ robię magię, nie tylko. Nie masz twoje magiczne pokazy, nie łapię, czy muszę być tu potencjowany. Że jestem podjarana tym wszystkim. Jestem zbyt podekscytowana. Nie, pokaz otwiera się jutro rano. Przyjdźcie na salę gimnastyczną po orzeczeniu. Mi goście, lepiej byście byli podjarani i czekali na to. Z antystepacją? A nie chodziło ci z takimi oczekiwaniami? A może źle zrozumiałaś naturę tego pokazu? Ja źle zrozumiałem. Kimiko i ja zaczniemy przygotowania i powinnam spytać innych o pomoc też. Liczę na was, goście. Bajonara. Nia, do zobaczenia. Czemu Miu się podjarała? Po orzeczeniu tego pokazu, zanim ktokolwiek mu zarywać, Kimiko i Angie wyszły. Kimiko, co się jej stało? Wiara jest tak insensywna, że może być aż przerażająca. Być może nie ma o co się martwić. To nie wygląda, że jest powiązany w motyw wideo. Tylko o to się martwisz? Oczywiście, nie możemy wziąć motywu Monokume łatwo. A każdy, kto tutaj jest, mógł pokazywać inne wideo, nie? Masz mi się koki Chigantariuma? Nie myślę, że tak jest. Nawet z tą trójką ludzi nie jest mała możliwość, że każdy ma każdego innego motyw. To nie jest typowe, żeby jeden z nich pokazał mi film wideo bez widzenia własnego w zamian. Więc nie myślę, że wymiana wideo w takiej małej grupie była możliwa. Prawda? Rozumiem. O, nieźle. To jest elegancki detektyw dla ciebie. To raczej normalna logika. A ta. Przypuszczam, że musimy czekać i zobaczyć, co się stanie. To samo idzie do Angie i Kimiko. Dajcie mi Kimiko! Jak na razie. Zjedzmy śniadanie, okej? Okay? Przygotowałam danie dla każdego. Oczywiście. Dostarczę dania do tych, którzy jeszcze się pojawili. Nie musisz tego robić. Ja zjem ich porcję. Kaito, nie przesadzaj. Po tym jak pomogłem ogarnąć, zanieść Kaito do swojego pokoju, wróciłem do mojego. A nie powinienem iść spotkać się z Miu? W kasynie? Hello? Powinienem iść do kasyna. Obiecałem Miu. I ta muzyczka. Ale nie mam tej monety. Co tu robi każdy? Czekaj, słuchajcie. A, Kukichi? Kyoba? Ryoma? Na to, że ci... O Jezus. A to byłoby na to, że ci prawiczcy nas podsłuchiwali. Aha. Jako elitarny dyktator nie mogę ogarnąć szansę, aby oglądać, jak wygrywacie jackpota. Ryoma i ja też się pojawiliśmy. To miejsce jest bardzo podejrzane. Lepiej, abyśmy zrobili tu śledztwo i wygrali tonę kasy. No.
I co, zagram jakąś sekretną grę? Czy moc medalu Shuichiego, nie? Jaką? O nie! He? Kto wyszedł z taką zasadą? Ty kurwa? Kto inny? Ale to nie mam ja! Przestań się kurwa nabijać! Nie gram głupiego, nigdy nie kłamię, ponieważ miśki nie kłamią. To nie jest zbyt przekonujące. Najpierw, ten medal jest specjalnym kniknakiem, który zrobiłem na Monokups. Są powody, dla którego wam go dałem. Dajcie go do machiny jak chcecie. Może przywiążemy do tej monety linkę i będziemy mogli ją wrzucać i wyciągać ile razy chcemy. Więc możemy tego użyć, nawet jeżeli to miał być specjalny przedmiot. Co? Masz na myśli, że dostałam sobie info? Ty mamy coś na miją. Ty byś była... Zostałabyś naruszona przez... Znaczy rozprzestrzeniasz takie fałszywe info jak to. O kurwa, dobra, spokój. Dobra, nie jadłem z krzesła, a już było blisko. Cóż, to w porządku, jeżeli to fałszywa informacja. Nie ma powodu, abym tu był. I tak inaczej. Co się tu dzieje? O, co wy goście robicie? Gangbang na Miu? A Kaito, nie patrz na Miu teraz. No, dlaczego to jesteś Kaito? Myślałem, że przyrzekłeś, że odejdziesz od hazardu. Tylko nie. Dlaczego myślisz, że ja przyszedłem tutaj robić hazard? A byłby inny powód? Nie mylisz się. Nie przyszedłem tutaj, aby robić hazard. Nie rozumiem, dlaczego insekty jak... Dlaczego instynkty Kaito Moty, luminarza gwiazd, nie rozumiem, czemu były zlimane. Mam więcej pozytywny, że wygrasz tym razem. Kaito, dobrze ci pewnie w siebie, ale niekiedy się mylisz na temat wszystkiego przez cały czas. Ha! Co mi to? Nie śmiej nie doceniać instynktu Kaito Omoty! Wyzwam cię, Kokichi! Aha, akceptuję twoje wezwanie. Tak łatwo można nie zmanipulować. A, tak proste. Jak mucha w ogniu. No. Kaito, Kokichi, Koke, Kyoryoma i ja? Piątka z nas używa monet i graliśmy cały czas. Ja... Zostałem w to wciągnięty, zanim nawet zrozumiałem. A kogo to wchodzi? Czekaj! Dlaczego wszyscy mnie lali? Mogłeś naruszyć machinę, żeby to nie usprawiedliwił mecz. Co? Niemożliwe, abym kiedykolwiek to zrobiła. Ha, jest napisane na twojej twarzy, że mogłabyś. Okej, zacznijmy. Co się dzieje? Kurwa, co się dzieje? Co się tutaj dzieje? Ja pierdzielę! Ja nawet tekstu nie muszę czytać, ja już wszystko rozumiem! Ja pierdolę! Ja pierdzielę, nie, to jest niesamowite po prostu, kurwa, co tu się dzieje? Wyzwanie zakończyło się w mieniu oka. Co? Czemu? Ale jestem Kaito Momota! Luminiarz gwiazd! Kaito zatracił się. O stary, to było wspaniałe, Ryoma! Wygranie w czymś takim jak to, nie jest czymś, z czego można się cieszyć. Przeciwko wszystkim przeciwnościom, Ryoma wygrał. Bo oni chyba grali w jakieś miny? Coś w tym stylu? Statki? Chyba w statki grali. Hej, masz jakiś trik do tego? Nic takiego. Po prostu jakoś to ogarniam, tak przypuszczam. Ej, Boski, to chcę tu zagrać. To, co? Pani miałeś farta? To nie jest fair. Nie mogę zignorować tego komentarza. Nie poleganie na szczęściu. Ujawnia coś tam naruszenie. O, moje zmysły z Kokiecie się kręcą. Kyo da nam lekturę o antropologii znowu. Na przykładu, jest powiedziane, że pewne słowo albo fraza, jak pech, jest ciężkim wyzwaniem. To jest konkretnie połączone w japoński koncept kotodamy, mocy słów. Jak powiedzenie zielony, jeżeli chcesz, aby to poszło twardziej, albo czerwony, jeżeli chcesz, aby mnie abym przestała? A, żebym ja była szybsza, twardsza, albo czerwony, jeżeli chcesz, abym przestała. Proszę, bądź cicho! Nie mówimy tutaj o słowach bezpieczeństwa. Co? Staram się poprawić nastrój. Kotogama jest wiarą, że słowa zawierają moc, która narusza rzeczywistość. Mówienie pozytywnych słów prowadzi do fortuny, a negatywnych do nieszczęścia. Cóż, jak kiedy robisz... powtarzasz sentencję, czy będziesz miała jak nieszczęście? Tak. Kiedy ktoś mierzy się z wyzwaniem i słyszy negatywne słowa, być może będzie pecha. Uczucie nieszczęścia może nauczyć ich skupienia i motywacji, tak? Widzę, w tej sprawie być może ulga z takiej wątpliwości jest to, co ich narusza. Nie lubię, jak
Głupie rzeczy jak to mnie naruszają. Wygrałem po prostu, bo byłem pewny w mojej zdolności. To wszystko. Tak, a słowa mają moc, aby zagwarantować albo obrobić kogoś z pewności. Słowa mają moc, prawda i kłamstwa, aby twoje mogą być wystrzelone jako silny pocisk z broni. Rozumiem, więc przypuszczam, że nie doceniłem szczęścia. Nie możesz olać szczęścia. Hej, Roma. Miałeś jakiś rytuał przed grą, czy coś? Teraz jak o tym wspominasz. Cóż, kiedy grałem mecz... Kiedy ja wszedłem tutaj na halę, z moją prawą dłonią poszło by dobrze. Więc zrobiłem to samą rzecz z tą machiną tutaj. Ale to tyle. Haha. Obstawiam, że twoja rakietka też staje prawidłowo. Proszę bądź cicho, na zawsze. Przestań mnie patrzeć, to był żart. Okej, to spróbuję. Haha, jesteś taki głupiutki, Kaito. Kaito. Ryoma wins again. Too bad. Serves you right. Why don't you give it a tug with your other hand? Dlaczego nie spróbujesz tego? Wystrzelić przy pomocy swojej drugiej dłoni? Szczęście samemu nie daje żadnych wyników, jak to Ryoma. To rzeczywiście. Gdybym miał tylko szczęście, nie byłbym niepokonany w sądzie. Na polu, Jezu, nie chodziło o sąd, tylko pole od tenisa. No wiesz, Kaito, nie masz takich zdolności, kiedy chodzi o hazard. To coś ryje. Moje zdolności są wymierzone w cały świat. Dlatego nie działają w hazardzie. Nie mogę ich tak stracić. Dlatego już tego dłużej nie gram. Tak, myślę, że tak byłoby najlepiej. Możemy wypróbować tą grę z monetą? Wziąłem bardzo zdepresowanego Kaito z powrotem do tego pokoju, to wróćcie do mojego. Co za jaja. Czy właśnie zwróciłem free time, czy o co to chodziło? Kokichi Gonta, Angie Himiko, Ryoma i Maki też. Każdy był tutaj wszędzie, ale nie mogłem ich tak po prostu zostawić. Aha, już wiem! Mamy przecież w prezentach, tak? W prezentach mamy jakieś przedmioty, które mówią, że lepiej je zachować, bo może coś się stać. Gdzie to jest na przykład? No nie wiem. To jest zmiana faktu, że właśnie tak to zadziałało teraz chyba. Czyli zobaczyliśmy coś, czego normalnie byś nie zobaczył. Prawdopodobnie. Każdy jest wszędzie, ale nie powinien tak po prostu zostawić. Musi być coś, co mogę zrobić. Tak, zrobię coś na ten temat. Coś zrobię, pójdę na randkę z nim. Świetny. Nie no, logika. Kiedy ja tu będę mógł wejść? Kuma Sutra, ja pierdzielę. Dyrrym. Dyrrym. Gdzieś tu jest Monokuma jak nic. A, albo nie ma. Chyba, że ten. Nie. Kurde, nie o to mi chodziło. Nie oczywiście, ja bym była podcytowana magicznym pokazem. Oglądanie tej, jak ta mała robi coś na scenie, na pewno snudzi mnie, jak ja pierdolę. Pomimo, że wygląda na jednakże wygląda na podekscytowaną. Powinien gdzieś pójść z Miu? Nie powiedziałam, nie krytuje mnie to. Po prostu chcę to oglądać i mieć to z głowy. Rypym. Spędziłem trochę czasu z Miu, która czasami, jak było widać, była podjarana tym pokazem, który miał mieć miejsce. Jakoś zbliżyłem się bliżej do Miu. Chcę wdać Miu prezent. Nie wiem co. Nie, bez kiedy, no nie wiem.
No nie, no nie wiem, no... To jest dla robotów, ale... No dobra, co działa może? Marzę się na temat Miu i jej historii o tym nieludzkim człowieku, więc poszedłem z nim pogadać. Wyglądałaby, że jest przybita. Musi myśleć ciężko na temat czegoś. Miu? Co? Nie patrz na mnie z góry. Nie, martwię się na temat ciebie. Martwisz się na mnie? O mnie? Jej głos się zaczął łamać. Ty, w porządku, nie jestem wkurzona. Ale gadaliśmy na temat bycia... Sprawdzę to słowo. Okej, więc augmented oznacza zwiększony. Znaczy zwiększać, większy. Co w teorii mi oznacza ulepszenie, więc tak jakby jest lepszym człowiekiem, no nie wiem. Nie na czym skończyłem, bo zaczął mi telefon jeszcze dzwonić, więc gadałaś na temat bycia kimś lepszym wcześniej. Więc co? Znaczy, że jestem człowiekiem? To nie twój problem. Przypuszczam, że masz rację. Ale dla mnie, ty wciąż jesteś Miu. Jak możesz to mówić? Miu? Twoja twarz jest czerwona, coś nie tak? A, nie, nic! Chłopie, jest tak gorąco. Nie jesteś gorący? Ja jestem. Przypuszczam, że zdejmę teraz moje ubrania. Czy to prawidłowe? Okej, to zdejmuję. Te, czekaj! Ha! Zrzucam je wszystkie! Przestań! Ty je zdejmij. Zdejmij swoje ubrania. Czemu? No dalej! Po prostu zrób to! Sprawdzimy, czy to ma moje perfekcyjne proporcje! O czym mówisz? Hej, weź dłonie! Miu, coś nie tak? Jesteś chora? Powinnaś trochę odpocząć? Martwisz się na temat czegoś? Martwisz się na temat czegoś? Ha? Słyszy ty kupcze? Jaki geniusz jak ja może się o co martwić? To było dziwne, gdybym ja się martwiła jednakże. Coś tu odpierdę. To nie było w ogóle dziwne, Miu. Nawet geniusze martwią się o pewne rzeczy. Ale to po prostu problemy z sercem. Co? A właśnie, co miało na myśli to, że... A! Te jakieś skurcze sercowe czy coś? Więc to jest to złe, he? Kurwa! Nie, kurwa! Muszę stąd wyjść! Ja to kurwa nie mogę! Ja pierdolę! To tak, zakochuję się w tobie! Co? Obe mnie? Powiedziałeś to pierwszy, że martwisz na temat mnie, ponieważ zakochałeś się we mnie. Nigdy tego nie powiedziałem. He? Nie? Nie. Miu jakoś była jeszcze bardziej czerwona i wybiegła, patrząc chyba. Czy Miu właśnie wyznała mi miłość? Co za kurwa idiota! Ja pierdolę! Co za idiota! Miu długo nie było. Wróciłem do mojego pokoju zszykowany. Co powinien powiedzieć, kiedy zobaczę ją ponownie? Wciąż został trochę czasu. Kur... To Kaito. Przepraszam, że to Kaito, ale... Czyli... Czy on już poszedł na trening? Znaczy to czas na trening? Nie powinniśmy się spotkać w nocy? Niezbyt wcześnie. Na moment jak otworzyłem drzwi. Czuj, ci uciekaj! Co się stało? Nie stój! Biegniemy! On nadchodzi! Kto? Robot? O! Kaito spojrzał na hall i natychmiastowo popadł w strach. Kurwa! Już tu jest! Pośpiesz się, Shuichi! Biegnij! Jeżeli obydwoje uciekniemy, to ty będziemy trenować razem! Co się dzieje? Hej, Kaito! Kaito dał mi ostrzeżenie i wybiegł z prędkością światła. Co? O kim ty gadasz? Wyjrzałem przez dziurę w drzwiach, aby odkryć, czego Kaito się tak bał. He? To Gonta, nie? Wygląda inaczej. Co się tu odpierdala? Wyglądało na to, że sprawdzał każdy pokój. Obstawiam, że mój pokój będzie następny. Nie wiem, o co chodzi, ale prawdopodobnie mnie tu nie było. Uważnie, unikając Gonty, na paluszkach wyszedłem z holu. Wyszedłem do ogrodu. O co chodziło? Co zrobił Gonta? Może ktoś zabił robaka? Z tego jak na to wygląda, jeżeli uciekasz od Gonty. Ryoma!
Nie dlaczego, ale wyglądało na to, że popadł w wściekłość i stara się złapać każdego. On gonił też mnie na pełnym speedzie. Rzucił samego siebie na ciebie, ale dał ci się uciec? To wspaniałe. Tak. Użyłem metody Shukuchiego. Technika z dni moich dni tenisowych. Jak taki krok światła, wiesz? Oczywiście. Trochę minęło tamtego dnia, ale Gonta wciąż ma wiele drogi do przybycia. Nie złapie mnie w taki sposób. Shukuchi, Ryoma musiał być wspaniałym graczem w tamte dni. To w ogóle, bardzo mi przykro. Że mówiłem coś takiego niemiłego jak nie ma... ja nie mam powodu, aby żyć. A nie, nie musisz przepraszać. Powiem to, abyśmy byli jaśni. Nie jestem taki głupi, żebym tracił moje życie. Ja powiedziałem coś takiego, ponieważ byłem zazdrosny o ciebie. Zazdrosny? Gdybym miał silniejsze połączenie do życia, mógłbym spróbować jak najlepiej, aby się z wami dogadać. Nagle Ryoma padł na ziemię. Znaczy gdzieś tam uciekł? Znaczy to padł na ziemię, w sumie za jakąś zasłonę. Kiedy ja spojrzałem, co wystraszyło Ryomę, zobaczyłem. Oto jesteście! Gdzie wy idziecie? Wybacz, Shuichi, ale muszę uciekać. Mam wciąż wiele rzeczy, które muszę zrobić. Nie, Gonta, nie pozwolę ci odejść. Wybacz, ale to dla twojego własnego dobra. Gonta podbiegł na nas, jak jakiś pociąg, i wtedy... straciłem przytomność. Nie poczułem nawet uderzenia. Nie miałem czasu, aby krzyknąć. Mój świat po prostu stał się czarny. I w tym czarnym świecie pomyślałem do siebie, że to jest właśnie w jaki sposób się umiera. Nie mogę jeszcze umrzeć. E? Co? Morning, sleepyhead. You're finally up, Shuichi. Czy on mnie porwał, kurwa? Dzień dobry, śpiochu. Na razie się budziłeś, Shuichi. He? Co? No, zapytasz się, kim ja jestem i gdzie ja jestem? Cóż, definitywnie jesteś Shuichi Saikarą, a to miejsce to... przypuszczam, że piekło. Piekło? Podrzasnąłem głową, zdziwiony, rozejrzałem się. Czy to... O, budziłeś się? To laboratorium elitarnego entomologa. Laboratorium elitarnego entomologa? Czemu? A pamiętam, byłem zaatakowany przez Gonta i wtedy... Tak samo jest z nami. Zostaliśmy powaleni przez Gonta i tu przeniesieni. Ale Shuichi jest jedyną osobą, która zemdlała. Gonta przeprosił za to. Wyglądało na to, że nie mógł zwolnić w czasie, kiedy się próbował cię złapać. O co tu chodzi? Czemu Gonta to robi? Został sprowokowany przez tego gościa. Moje oczy podążyły, gdzie Tsumugi patrzyła. O, nie ma po co uciekać. Gonta po prostu zapie cię ponownie. Coś ty odwalił. Ty to zrobiłeś, Kokichi? Sprawiłeś, że go nas porwał? A, jesteś taki prostoliniowy. Tak szybko powiedziałem mu, że każdy, kto nienawidzi robaków, stara się go ich pozbyć. Zaczął płakać i powiedział, że... że chcesz to być gości, który kocha robaków, czy coś takiego. I dlatego tu jesteśmy. Witam w mieście Insekta i coś tam. Po witaniu. A, Gonta wymyślił to imię, więc jeżeli go nie lubisz, no czekaj do niego. Jesteś okropny, wykiwałeś Gontę. Czy to nie wspaniałe? Tylko taki lider... dyktatorski lider, jak ja mógłby zrobić coś takiego złego. Kokichi, czemu to robisz? No, myślałem, że jeżeli odrzucę samego w siebie jako taką... że zrobimy sobie taką drużynę oglądającą z naszym wideo. Z wami wszystkim. Wyjmiemy się motywami wideo. To nie było takie ciężkie, nie? I zobaczyć wasze wideo też, więc ustaliłem, że możemy poglądać je razem. Nie wiesz, co się stanie, jeżeli to zrobisz? Każdy, kto będzie znał swój motyw, sprawi, że gra o zabijanie się wydarzy, tak? Ale ja lubię granie na chamskiej poziomie trudności, także nie uciekam od bitw w walkach RPG. Ja też gram na min. Chcę wygrać tę grę o zabijanie, więc... o Jezu. Więc po prostu muszę od niej uciekać i ją zmiażdżę. To było wiele mniej nudne, nie myślisz? O co ci kurwa chodzi? Próbowałem ostrzec goście. Wiem, że nie powinniśmy współpracować z każdym. Plus, jeżeli ja to zrobię, to ja muszę cieszyć całego siebie i po prostu wyczyć całą drogę. Czy myślenie o to, czy grasz w zabójczą grę, nie ekscytuje cię? Że nigdy nie wygrasz, rozumiesz? Dziwnie, mogłem... nie mogłem wyczuć żadnego zła w jego uśmiechu, jak to mówił. To był niewinny uśmiech, jak jakiegoś dzieciaka.
Jednakże być może, dlatego kolejne kłamstwo. Dziękuję, że czekaliście. Gonta przyniósł Himiko Yenji. He? Himiko Yenji też? O człowieku, miałam... Jak zrobić przerwę? Już kończyłam te przygotowania. Nie, co to ma wszystko znaczyć? Himiko, w porządku? Moja ślina sprawia, że rany o wiele szybciej się leczą. Jezus, ona chyba naprawdę gra dla innej drużyny. Czy twoja twarz boli? Czy chcesz, abym opluła twoją twarz i sprawiła, aby czuła się lepiej? Nie. Hej, Gonta. Czy to jedyne osoby, które przyniosłeś są z po... To są jedyne osoby, które przyniosłeś z sali gimnastycznej? O, Kirumi była na sali gimnastycznej, ale Gonta powiedział, że jest zajęty. Zajęta. I pozwoliłeś jej odejść? Atua powiedział, że Kurumi wypełniła swoją prośbę dla kogoś, jak mamusia. Ona nie jest mamusią jednakże. Czekaj, jaką prośbę? Poprosiłam, żeby zaszyła zasłony. Zruszyła chyba. Myślę, że nawet Gonta mógłby jej przeszkodzić. Wybacz, nawet Gonta nie jest silny wystarczająco, aby pokonać Kirumi. Przypuszczam, że jeden z was jest warty bycia nazywanym elitarnym. Cóż, nic nie zrobi na jej temat. A czy reszta wciąż się gdzieś ukrywa? A, Gonta widział Miu, ale twarz Gonta stała się gorąco czerwona, więc Gonta nie mógł jej przynieść. O Jezu, chyba wiem, o co chodzi. Twoja twarz była gorąca? Masz na myśli, że goniłeś ją za ogon, tak? Chyba rozumiem. Nie, ona użyła, jak one to nazywają, sekretnej broni kobiety i wtedy... Raczej, wystarczy! Prawda? Insekt spotyka i wita, czy coś, zaczyna się. Tak, pewnie. To jest dobre wystarczająco. Powinniśmy się ruszyć do głównego wydarzenia. Gonta, nie bądź wykiwany. On używał cię, aby nas wszystkich porwać. A, serio? Nie, to tylko dla tego spotkania. Lubię ropaki nawet bardziej niż ty, Gonta. O, bardziej niż Gonta? Wspaniałe. Lubisz aż tak bardzo? Wyglądałby na to, o jest, że ten argument jest bezużyteczny. Teraz Gonta, pośpiesz się i naucz ich, jak wspaniałe robaki są. Ja muszę na moment odejść i w ogóle. Ale nie pozwolę im wyjść, okej? Okay? Nie będę próbować uciec, nadal, że musisz im pokazać, dlaczego robaki są takie wspaniałe. A, okej, łapię. Czekaj, wychodzisz? Oczywiście, ktoś musi wejść do waszego pokoju, aby zdobyć dobra. Aha. Używanie wytrycha jest takie głupie dla lidera jak ja. Co? Po prostu wejdziesz do pokoju dziewczyn bez pozwolenia? Wpłynęło to, żeby się tym zająć. Z moim talentem, Kukichi, ja cię zatrzy. Tata, nie mam czasu, aby słuchać jakiegoś robota. Zobaczmy, jest dokładnie 9 po południu. Powinienem wrócić przed czasem nocnym. Cóż, miejcie zabawę z tymi rybakami, aż do tego momentu. Kukichi wtedy wyszedł z klasy. Wyglądało na to, że zostaliśmy złapani w pułapkę Kukichiego. Co mieliśmy zrobić w tym czasie? To zakończy się jako impreza z oglądaniem tych nagrań. Moje Aikido też nie jest wyzwaniem dla superludzkiej siły Gonty. Czy robisz szansę, kiedy Kukichi wróci? Ty ja go zdejmę. Każdy, proszę, czekajcie aż do tego momentu. Spowalisz go? Okej, zacznijmy w tą zabawę. Kiedy ja najpierw się obudziłem, Kukichi mu powiedział mi, że to było piekło. Wyglądałoby na to, że on nie kłamał. Co do cholery? Każdy widok tych wszystkich robaków dał nam po prostu przypływ wigoru i takiej witalności. One były podekscytowane, jak na nas patrzyły. Z naszą drogą, jak mieliśmy zablokowaną naszą drogę ucieczki, mogliśmy tylko uciekać dookoła pokoju w panice. Orzeczenie na czas nocny zadzwoniło, ale to nas nie ocaliło. Ja pierdolę, co się tu dzieje? To spotkanie kontynuowało się bez litości. Co tu się kurwa dzieje? Co się stało, Kukichi? Powiedziałeś, że wrócisz przed czasem nocnym. O nie, Himiko jest pochowana żywa przez insekty. Himiko, wytrzymaj! O Jezu, im bardziej krzyczycie, tym więcej robaków wchodzi do waszych...
Nareszcie, kiedy nasze ciała były kompletnie zmęczone i sen już na nas nachodził. Nareszcie wrócił. O, tutaj są wszędzie robaki. Jakie ochyte, mamy się miłe. O, wróciłeś, Kokichi. Dalej, miej zabawy. Będziemy mieć tak wiele zabawy. Miecz, kochałbym tak bardzo, ale może powinniśmy zrobić przerwę, he? Robaki były najnasmęczone i gentleman jak ty wie, że muszą czasem odpocząć, nie? O, Gonta rozumie. Więc wyczyć to, kiedy ja zajmę się sprawą z innymi. Kokichi wyciągnął kilka tych padów, monopadów, kup spadów. Jezus. Nie zagrałeś się w porządku. Wyglądacie jakbyście byli pochłonięci, jak wyczerpane szczury ściekowe. Bo już jesteś spóźniony. Powiedziałeś, że wrócić przed północą, przed czasem nocnym, ale jest już 11. Wybacz, miałem troszeczkę niespodziewany snafu. Ale spójrz. Pady kumów. Pady miśków. Stop. Gotakaczem al. Drururum rum. Zapałem je wszystkie. Mam nawet pady należące do ludzi, których tu nie ma. Ha, teraz każdy może oglądać swój motyw wideo. Powiedzieliśmy, że nie chcemy. Cóż za późno. A ja już jestem śpiący. Zacznijmy. Zacznij co? O, nie ma się na temat tego konta. Po prostu oglądaj, jak ci goście nie... Wystarczy! Nie pozwolę ci robić, co ty chcesz! Nie chciałem tego użyć, dopóki nie będę musiał, ponieważ zużywa to wiele mojej elektryczności. Ale... Nie ma tutaj... Ale nie ma tego tu czy tam. Zatrzymam cię właśnie teraz i tu. Kipo, co ty starasz się zrobić? Wciąż patrząc na Kokichiego, Kipo powoli wyciągnął dłoń. Dał dłoń do swojego ucha. I przekręcił mechaniczną część tam. Potwierał się? Czy on robi autodestrukcję albo... Co to za odgłos? Moment, proszę. Co wam teraz nagranie? Nagranie? Właśnie tutaj. Kipo krzyknął i nacisnął... przycisnął swoją dłoń do tego ucha. I wtedy... O mój Boże. To twoja robota, Kokichi? Chciałeś, aby Konan nas porwał? Czy to był mój głos? A to jest się pomyłka. A on tak myśli prostoliniowo. W sumie wiecie, co on mówi, więc... He started crying and said that he would get you guys to love bugs or something like that. Could this be? Czy możliwe, że to jest? How about this? No i co myślisz? Widziałeś moje nagrania audio wideo na pierwszy raz. Naprawdę miał w sobie nagrywanie audio jako sekretną broń? Czy tam po prostu kazeta wideo? W tym dniu i wieku? Ale to metalowa... metalowa taśma, wiecie? Jakość głosu nie jest problemem. Olejmy tak na razie. Co masz jeszcze? Bo na to, że zadziałało. Kokichi, o co ci chodziło? Nie lubisz robaków? O człowieku, teraz jak nudno. Powiedziałeś, że zamęczymy je, aby zrozumieć, jak wspaniałe są. To było kłamstwo? Aha, kłamałem ciebie. Kocham robaki z dołu mojego serca. O, więc to i kłamstwo. To jego szczęśliwy. Miejmy zabawę z robakami całą noc. Kto chce... Mogę łaskać więcej ropaków. Musimy uciekać, póki wciąż możemy. Czekaj, musimy zdobyć nasze pady najpierw. Tenko zgarnęła pady od Kokichiego. O! Wtedy wybiegliśmy z laboratorium. Ja myślę, że on obejrzał je wszystkie już. Po wyjściu z pokoju wciąż mogę usłyszeć jak jakieś tam odgłosy psykania i okrzyki Kokichiego. Możemy być ciałami do jutrzejszego ranka. Mogliśmy być. Nie żartuj. Co jeżeli coś się stanie? To było możliwe. Więc co, że zwrócimy te pady do do prawidłowych właścicieli? Gdyby tylko monokupsy to były, bo na pewno by nam pomogły. Mip. O, to tylko ty? Reszta śpi. Jeżeli potrzebujecie czegoś, mogę pomóc. Na temat tych padów. Kokichi nam je dał i... Po prostu muszę je zwrócić. Zwrócę każdemu. Każdy do waszego respektywnego pokoju, wy frajerze. Pewnie da na przykład mi da mój. Miu da miu i tak dalej. Ale wyszedł. Cóż, to był absurd. Ale ze wszystkich możemy prawdopodobnie mu zaufać, nie? Musimy wrócić do dormitorium.
Jest już po północy. Aha, to prawda. Mamy jutro pokaz magiczny. Z powodu tego nie mogliśmy zrobić próby, ale na pewno będzie tutaj polski pokaz. Będziemy czekać na was, abyście przyszli oglądać. Ha, będziemy czekać, powiada. To pokaz Kimiko, nie twój. Przypuszczam, że to w porządku. Właśnie sobie przypomniałem. Nie mogłem trenować Sky to dzisiaj. A, to źle. Możemy to zrobić jutro w nocy jednakże? To nie jakbym nie zobaczył go nigdy ponownie czy coś. Ogarnięty przez to wszystko, wyciągnęliśmy siebie do naszych pokoi. Jest już prawie północ. Jutro jest zajęty dzień, więc powinien trochę pospać. Padłem na łóżko i szybko zasnąłem. Potrzebuję cudu. Prey to jest ten, jak próbujesz na coś, tak? Albo zwierzyna. Jesteś zwierzyną, prawda? Kiedy pracujesz, żyjesz i robisz hazard. Ale cudy dzieją się każdego dnia. Na przykładu. Albo Prey też może być jako modlitwa chyba, tak? Na przykładu, wiesz jakie są różnice w istnieniu Ziemi? Takie same jak tornado niszczące wysypisko i zniszczenie działającego samochodu? To cud. A, że zepsuty samochód zaczął działać chyba. Dlatego cieszymy na Ziemi z cudem. Wszystkie rodzaje cudów dzieją się każdego dnia. Życie jest zrobione z małych cudów. Jakikolwiek cud się dzieje, to po prostu pochłania los albo przeznaczenie czy coś. Bądź wdzięczny dla cudy, które wydarzyły się zamiast robienia jakichś nowych. Kiedy to zrobisz, powinieneś móc mieć więcej cudów, nie? To jest oficjalne życzenie od Eldarnej Akademii. Jest już 8, więc obudźcie się. O, wyszedł! Monokuma jest tak niecierpliwy. Był ostatnio bardzo zajęty i to sprawia, że jest niecierpliwy. Nie lubię niecierpliwych mężczyzn. Chcę dogadać się z każdym i Monosuke. Już wcześniej, ale ja idę zrobić roczenie na czas nocny też. I z 10, nara. Jezu, wcześniej! To niecierpliwość stara się naruszyć czas oraz przestrzeń. Dzisiaj jest dzień z pokazem magicznym Kimiko. Ale wczorajsza impreza z insektami, a teraz to? Naprawdę mamy czas, aby robić te rzeczy? Cóż, przypuszczam, że powinienem nie myśleć o tym zbyt wiele. Po prostu muszę iść teraz na salę gimnastyczną. Ale pójdę na nią dopiero w następnym odcinku.